Pierwsza grupa produktów to mleko i jego przetwory. Znak Poznaj Dobrą Żywność otrzymuje Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie. To właśnie z tej firmy pochodzą wspaniałe jogurty, serki oraz śmietany. Znak odbierze prezes zarządu, pan Tadeusz Badach. Zapraszamy, panie prezesie. Zapraszam pana Marka Czapskiego, prezesa zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Siedlcach. Szanowni państwo, wyróżnione twarożki maślanki cieszą się od lat dużym uznaniem klientów. Wielkie brawa! Szanowni państwo, Wypasione oraz Polskie to linie produktów wytwarzane przez Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita w Wysokiem Mazowieckiem. Znaki otrzymują cenione przez konsumentów mleko, sery, jogurty oraz masła. Zapraszam prezesa zarządu, pana Dariusza Sapińskiego. Znaki dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole odbierze prezes zarządu, pan Czesław Cieślak. To oni, drodzy państwo, produkują przepyszne maślanki owocowe. Wielkie brawa! Kolejna firma, która otrzyma dzisiaj znaki Poznaj Dobrą Żywność, to Średzka Spółdzielnia Mleczarska Jana w Średzie Wielkopolskiej. Takie jest, brawa wielkie! Za doskonałe śmietany, jogurt oraz twarogi zapraszam prezes zarządu, panią Marię Czwojdrak. Znak Poznaj Dobrą Żywność otrzymuje Spółdzielnia Mleczarska Lazur w Nowych Skalmierzycach za wyśmienity ser pleśniowy Lazur Złocisty. Znak odbierze wiceprezes zarządu, pani Małgorzata Gęsicka. Bardzo dziękuję, że państwo odbierają bokiem, że wszystko widzimy i widzą także fotoreporterzy. Bardzo państwu za to dziękuję. Szanowni państwo, kolejnym laureatem jest Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców w Strzałkowie. Twaróg Wiejski ze Strzałkowa nie ma sobie równych. Znak odbierze prezes zarządu, pan Piotr Borowski. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Międzyborzu to producent znanych wszystkim serów twarogowych oraz maślanek. Zapraszam po odbiór znaków Poznaj Dobrą Żywność prezesa zarządu, panią Barbarę Szczerbę. Kolejne śmietany, które zostały wyróżnione znakiem Poznaj Dobrą Żywność, produkuje Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu. Znaki odbierze zastępca prezesa zarządu, pan Bogdan Woźniak. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Top Tomyśl w Nowym Tomyślu to producent znanego i lubianego twarożku o nazwie Gzik Wielkopolski. Znaki odbiera prezes zarządu, pan Krystian Kuśnierek. Zakład Przetwórstwa Mleczarskiego Dominik w Wielogłowach to producent twarogów i jogurtów ekologicznych. Znaki odbiera prezes zarządu, pan Janusz Dominik. Agro Danmis, gramowscy z Bukowca, otrzymuje znaki Poznaj Dobrą Żywność za wyśmienite sery śmietankowe, twarogowe oraz jogurty naturalne z mleka koziego. Zapraszam prezesa zarządu, pana Macieja Gramowskiego. Szanowni państwo, zapraszam pana, panie prezesie, w pierwszej grupy produktów mleko i jego przetwory. To właśnie ostatnia nagrodzona firma, jeszcze także gratulacje tutaj widzę wszystkich, dla wszystkich i poproszę o wspólne zdjęcie. Może pan minister zechciałby tak w środek stanąć? Zapraszam serdecznie. Drodzy państwo, tak żeby wszyscy widzieli naszych fotoreporterów, otwórzcie państwo, gdybyście mogli otworzyć swoje dyplomy. Otwórzmy, jakby pani mogła, pani prezes, otworzyć swój dyplom również, żebyśmy pokazali obie pani prezes. Proszę państwa, a państwo wielkie brawa, proszę bardzo. Szanowni państwo, gratulujemy państwu bardzo serdecznie tego wielkiego sukcesu i dziękuję nagrodzonym. Jeszcze raz o wielkie brawa poproszę dla tej pierwszej grupy. Wspaniałych.